myślę, że wykorzystamy ten czas optymalnie, w sensie takim, wiadomo, że tych obciążeń w pierwszym tygodniu nie będzie najmocniejszych od razu, ale wykorzystamy to, myślę, na takie sprawy taktyczne. Od razu uprzedzę gdzieś tutaj, pewnie pytanie, jest kilku nowych na razie zawodników w treningu. Myślę tutaj o bramkarzu z drugiej drużyny, który przyszedł do nas i będzie z nami trenował, Tomek Kucharski. Jest też młody chłopak z drugiej drużyny, Rico, który będzie z nami trenował i od dzisiaj jest z nami Kuba Letnioski. Nie ukrywam, że czekamy na jeszcze inne wzmocnienia, ale to może gdzieś tam w najbliższych dniach uda się sfinalizować. No, na tą chwilę mamy Stal Mielec na obozie, GKS Katowice i Polonia Warszawa. Szukamy jeszcze dwóch sparring partnerów. No, szukamy tego sparring partnera w tej dacie, bo niekorzystnie dla nas się stało, że w ostatniej chwili gdzieś tam się wycofali. Wcześniej były ustalenia, że gramy z nimi ten pierwszy sparring. Nic na to nie poradzimy widocznie. Musimy się chyba następnym razem lepiej zabezpieczać przed takimi rzeczami. Pierwotnie mieliśmy jechać na ten obóz nawet dzisiaj, czy tam termin był zaklepany od niedzieli, ale w związku z tym, że właśnie spodziewaliśmy się tego, że te problemy związane z tą długością kontraktów, czyli że tu zaczynają się przygotowania do nowego sezonu, kontrakty ważne są do 30 czerwca, nie każdy klub wyraża zgodę na to, aby zawodnicy, którzy już podpisali kontrakty, mogli zacząć trenować w innym klubie. Jest to trochę, wydaje mi się, sprawa, na którą warto by zwrócić uwagę i gdzieś spróbować to w jakiś sposób może uregulować. Takie mam odczucia. I tak, faktycznie, no ale dzisiaj gdzieś tam mamy zaplanowane spotkania i pewne rzeczy już się dzisiaj rozwiążą. A tak jak mówię, co do dalszych jakichś personaliów, no to czekamy, bo to właśnie wynika również z tej długości kontraktów i z samych jakichś tam negocjacji też. Nie zamykałbym się tylko na krajowych piłkarzach, nie dlatego, że nie doceniam ich albo wolałbym zagranicznych, wolałbym Polaków, ale czasami te negocjacje kontraktowe z polskimi zawodnikami są dużo, dużo trudniejsze niż z zagranicznymi i wymagania też właśnie są większe. Musimy patrzeć na to też, jakie mamy możliwości. Będzie pan walczył o wszystkiego? Oczywiście, to o tym mówiliśmy głośno od dawna, że chcemy, aby Michał tutaj był i Michał też bardzo chce tutaj dalej kontynuować swoją karierę, ale to wymaga czasu, bo to nie są proste rzeczy. Tym bardziej biorąc pod uwagę fakt, że Płock no, jest w takiej, a nie innej sytuacji, czyli po spadku tam też na pewno mają wiele spraw, które wymagają rozwiązania. Nie ukrywam, że to, w jaki sposób my chcieliśmy grać, trochę się różniło od tego, jak grały inne zespoły i trochę nam to czasu na pewno zabrało. Jak pamiętam okres przygotowawczy rok temu w Woli, to po tych pierwszych sparingach, powiem szczerze, no tak sobie byłem zadowolony z tego, jak zespół funkcjonował, szczególnie gdzieś tutaj w środku pola, ale ja widziałem, że ten zespół zaczyna łapać to, co ja chciałem wprowadzić i później w tych decydujących momentach sezonu oni bardzo dobrze się w tym czuli. Dlatego ważne, żeby Michał Mokrzycki tutaj u nas był, bo wie już, jak chcemy grać i to na pewno też nam ułatwi tą pracę. Zawsze początek okresu przygotowawczego, obojętnie czy to letniego, czy zimowego, ten pierwsze dni, pierwszy tydzień jest taki trochę zwariowany. Czy jak się pojedzie na obóz zagraniczny, to też zanim się człowiek gdzieś tam ulokuje i ze wszystkim zapozna, no to musi trochę minąć i tak samo jest teraz. Myślę, że nawet mamy trochę więcej tych problemów w związku z tym, że ci zawodnicy są na kadrze i tak naprawdę nie wiemy, kiedy wrócą. Tutyski nas również jest na kadrze i we wtorek gra mecz, ma prosto dolecieć później
na obóz do Woli i oczywiście będziemy musieli pomyśleć o tym, żeby też mu dać jakiś dzień wolnego. Tak samo będzie z tymi zawodnikami, którzy są w reprezentacji polskiej. Myślę tutaj o Bobku i Kowalczyku. Wiemy, że te pierwsze dwa mecze mieliśmy grać na wyjeździe ze względu na wymianę Murawy. Na początek od razu bardzo ciekawy, atrakcyjny mecz. Myślę, że dla kibiców, dla nas również. Myślę, że tutaj nie ma co się tak dłużej zastanawiać nad tym terminarzem. No i tak trzeba z każdym zagrać w rundzie jesiennej i w rundzie wiosennej jedno spotkanie u siebie, jedno na wyjeździe. Tak akurat jest i tutaj myślę, że gdyby mnie nawet pytano, z kim chciałbym zagrać pierwszy mecz, to miałbym kłopot ze wskazaniem takiej drużyny.